Праздник двора «Русская 46» является совместной акцией общественных организаций, учреждений культуры, клубов и художников, имеющих здесь свои студии. Все вместе они создали место для культурных встреч, творческих мероприятий, ну и просто для развлечений. Помысл на Święto Podwórka зародил się właśnie по то, чтобы показать мешканцам Wrocławia, чем так naprawdę на сегодня się zajmujemy и показать то, что wspólnie potrafimy współtworzyć przestrzeń, tą wyjątkową przestrzeń, czyli hub kulturalny, który jest miejscem spotkań, miejscem rozmów, miejscem oddolnych inicjatyw. Historia właściwie Święta Podwórka, chociaż wtedy to się tak nie nazywało, sięga 2012 roku, kiedy tutaj na tym podwórku, jeszcze wtedy nie odremontowano, odbywały się pikniki, czyli takie wydarzenia, które też właśnie oddolnie były organizowane przez instytucje i podmioty, które mają tu swoje siedziby i nie tylko. I wtedy to podwórko właśnie żyło i pokazywało, że można w tej przestrzeni wyjątkowej, która jest przestrzenią alternatywną, kulturalną, zorganizować coś, co będzie alternatywą właśnie do tego, co się dzieje w innych miejscach we Wrocławiu. Так, в субботу с 14:00 неоновый двор Вроцлава был переполнен гостями, которые могли увидеть и услышать культуру в разных измерениях. Гости могли послушать концерты, посетить выставки, ярмарку разных изделий, спектакль или просто провести время с друзьями в необычном месте города.